Witajcie w następnym odcinku z serii Purpurowy vs. Marynetka. Z tej strony Fonga i dzisiaj zajmiemy się tym, ilu tak naprawdę było morderców. Zapraszam do oglądania. Informacje podane we wszystkich czterech grach Five Nights at Freddy's sugerują, że jest ich co najwyżej dwóch. Te postaci są nazywane przez społeczność purpurowym i różowym, purplegajem i pingajem. Jednak pytanie polega na tym, czy jest to jedna postać, czy dwie. Sam fakt, że dwa różne sprite pojawiają się w jednej grze, jest już wart uwagi. Widziałem kiedyś, jak ktoś w internecie pokazał dziesiątki sprite'ów Mario i tłumaczył tym, że skoro sam Mario miał różne sprite'y, purpurowy też może je mieć. Ale ten argument nie ma sensu, naprawdę. Każdy z tych sprite'ów pochodzi z innej gry. Tymczasem sprite'y różowego i purpurowego pojawiają się oba w jednej grze. Za to we FNAF 3 i FNAF 4 widzimy inne sprite'y tych samych postaci. Widzimy łącznie trzy różne modele purpurowego, każdy na jedną grę, poza FNAF 1. Tylko to można porównać do tego Mario. Tematu różowego i purpurowego już nie. Tymczasem istnieje wytłumaczenie na to, dlaczego mamy dwa różne sprite jednej postaci w jednej grze. Może mieć to związek z tym, że nasz złoczyńca zastarzał się. Pokazuje to więc jako tako, że dwa pierwsze incydenty, Take Cake to the Children i Go Go Go, miały miejsce w podobnym czasie, potem nastąpiła dłuższa przerwa i miało miejsce Save Them, a także gdzieś w tej okolicy FNAF 4, gdzie sprite'y są do siebie bardzo podobne. Oczywiście nie trzeba chyba mówić, że FNAF 3 dzieł się jako ostatni. Ale jednak nie mamy tu jeszcze żadnych argumentów w którąś ze stron. Na tę chwilę obie opcje są po prostu możliwe, bez żadnych konkretów, która z nich byłaby silniejsza. Ja osobiście uważam, że nie ma dwóch morderców, nie ma Pingaya. Istnieje tylko jeden morderca. Cóż, wcześniej myślałem inaczej, ale jak bywa, zdanie się zmienia. Co sprawia, że nie wierzę w dwóch morderców? Głównie fakt, że ofiary zostały uwolnione. Aby zostać uwolnionymi, obaj mordercy powinni zginąć. Ale czy tak się stało? Zobaczmy. Purpurowy, odhaczony. Różowy, nie. Różowy pojawia się tylko w dwóch minigrach, w których zabija. Nigdzie indziej. Nie mamy wiadomości o tym, co się z nim ostatecznie stało, jak zginął. A przecież musiał. Prawda? Musiał, lecz nie zginął. Dlaczego? Różowy nigdy nie istniał. Różowy to purpurowy. Był tylko jeden morderca. Cóż, mimo wszystko jest jedno, jedyne miejsce, w którym różowy mógłby rzeczywiście zginąć. A może nie tyle zginąć, co wpaść w śpiączce. Tak, mowa tu o Jeremy Fitzgeraldzie, ofierze The Bite of 87. Jeżeli uważasz, że to jest The Bite of 87, zapraszam do oglądnięcia tego oto filmiku, link także w opisie. Więc tak, jeżeli nawet Jeremy nie był ugryziony, to ktokolwiek został, to właśnie musiałby być różowy, żeby to miało jakiś sens. Tak. Ale jest tutaj pewien problem. Co dokładnie wiemy o The Bite of 87? Wszystkie dane znajdują się w dosłownie dwóch zdaniach, które Fongai podaje nam we FNAF 1. Nigdzie nie ma żadnej, ani jednej informacji o ofierze, ugryzieniu, o czymkolwiek. Możemy jedynie gdybać, no i drogą mojej eliminacji wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. Tak właśnie robię na moich filmach, ale mogę śmiało wam powiedzieć, że nie da się wyciągnąć pojedynczej informacji na temat tego, kim była ofiara. Praktycznie nic nie świadczy o tym, że Różowy tam właśnie zginął. Za mało więc informacji, żeby stwierdzić, że w ogóle istniał. Można gdybać, że to właśnie on został ugryziony, ale Scott nie podał nam praktycznie nic, żadnej na ten temat informacji. Różowy jest jako tako dosyć istotną postacią w grze, jest mordercą. A jakoś chociaż raz powinien Scott powiedzieć, co się tak właściwie z nim stało. A czy powiedział? Nie. I takie jest właśnie moje zdanie. Uważam, że purpurowy jest jednocześnie różowy. Obie postacie są jednym człowiekiem, jednym mordercą. Nie było żadnych szaleństw. Ten zabił, a ten jest Mike'iem, a ten Jeremy'm, Fongajem czy kim bądź. Jest tylko jeden. Zabójca. Purple Guy. I cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Jak podoba wam się teoria? Napiszcie w komentarzu. Jeżeli widzicie chociaż jedno naprawdę sensowne miejsce, w którym mógłby pojawić się różowy, chociaż jeden sensowny powód, że on istnieje i jest osobną postacią, podzielcie się tym w komentarzach. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Do zobaczenia w następnych.